Prokurator biegun ma zamiar sprawdzić, czy Janusz Sanocki pamięta, kto odśnieżał 20 lat temu ulicę Drzymały. Nie ma żadnych przesłanek, żeby oczywiście tą działkę nam zabierać, żeby wojewoda podjął taką decyzję, ale z nieznanych nam powodów wojewoda prowadzi ponad rok już to postępowanie. Po raz czwarty przedłużył, w tej chwili do początku grudnia, do 3 grudnia, więc czekamy z niecierpliwością, żeby to zostało wyjaśnione. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy. Budowa galerii handlowej może ruszyć na wiosnę. Tak zapowiada prezes Dekada S.A. Aleksander Walczak. Jednak przeciwnicy mają kolejne nowe pomysły, tym razem świadkiem w sprawie analizowanej przez wojewodę opolskiego ma być Janusz Sanocki. Taki pomysł zrodził się w głowie prokuratora rejonowego Sebastiana Bieguna, który najwyraźniej nie przemyślał, że to mało wiarygodny świadek, zważywszy zażartą walkę, jaką poseł toczy przeciw inwestycji. My z tym na stanowisku, że od 20 lat droga nie jest własnością gminy, udowadniamy, że nie mieliśmy żadnego władztwa nad tą drogą w 98 roku, czyli prawie 20 lat temu, bo to jest punktem wyjścia do opinii pana wojewody. Liczymy na to, że wojewoda jedynie potwierdzi fakt, czyli fakt, a fakty są takie, że 20 lat temu gmina Nysa po sprzedaży tej drogi nie miała żadnego władztwa nad tym obszarem. Nie ma żadnych przesłanek, żeby oczywiście tą działkę nam zabierać, żeby wojewoda podjął taką decyzję, ale z nieznanych nam powodów wojewoda prowadzi ponad rok już to postępowanie. Po raz czwarty przedłużył, w tej chwili do początku grudnia, do 3 grudnia, więc czekamy z niecierpliwością, żeby to zostało wyjaśnione. Z odsieczą przeciwnikom galerii przyszedł niespodziewanie prokurator rejonowy. Otóż świadkiem, którego zeznania mają rzucić światło na sprawę komunalizacji ulicy Drzymały, ma być poseł Janusz Sanocki, którego bezstronność ma pomóc wojewodzie opolskiemu w podjęciu decyzji w sprawie galerii Dekada. To nie żart. Z akt sprawy wynika, że w dniu 3 października prokurator rejonowy w Nysie złożył wniosek o przesłuchanie byłego burmistrza Nysy i pracowników Urzędu Miejskiego na okoliczność władania drogą publiczną w dniu 31 grudnia 1998 roku. Oznacza to, że Janusz Sanocki, zajadły przeciwnik polityczny obecnego burmistrza, którego od lat można nazwać lokalną, totalną opozycją, ma być wiarygodnym świadkiem w sprawie odśnieżania ulicy Drzymały sprzed 20 lat. Wojewoda prowadzi postępowanie w sprawie odebrania jakby takiego komunalizacji tak zwanej, czyli odebrania nawet bez odszkodowania tego i żeby to w dalszym ciągu była ulica. No, wtedy oczywiście to byłaby zasadnicza przeszkoda, dlatego że zostajemy z dwiema działkami, które nie są ze sobą połączone i trudno byłoby zbudować jakiś sensowny obiekt. No. To brzmi jak scenariusz kabaretu, jednak nim nie jest. Kancelaria prawna reprezentująca inwestora wnosi o pominięcie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania wskazanych świadków. Kancelaria pisze, że zeznania świadków na okoliczność sprzed prawie 20 lat nie doprowadzą do udokumentowania wykonanych faktycznie czynności związanych z utrzymaniem działki drogowej. Kancelaria argumentuje, że Janusz Sanocki, który pełnił w 1998 roku funkcję burmistrza Nysy, niedawno dopuścił się pomówienia w odniesieniu do obecnego burmistrza. Sąd okręgowy w Opolu wydał wyrok zobowiązujący Sanockiego do przeprosin. W związku z tym trudno traktować Janusza Sanockiego jako wiarygodnego świadka w tak upolitycznionym sporze, jakim jest budowa galerii Dekada. Pamiętajmy, że Janusz Sanocki jest politycznym przeciwnikiem obecnego i wszystkich poprzednich burmistrzów, z którym przegrywał wybory i zrobi dziś wszystko, by zablokować budowę galerii. Tym bardziej, że broni go immunitet poselski. Nawet nie będę tego dementował, nawet nie będę szedł do sądu, tak jak tutaj radny. Uznajmy, że pan Janusz po prostu to jest jego cecha, że wszystkie oskarże. Nowiny nyskie są bardzo polityczne i bardzo ukierunkowane na destrukcję w mieście, a przede wszystkim na niszczenie aktualnie sprawujących władzę. To jest ich właściwie podstawowe zadanie. Plan inwestora, który liczy na zdrowy rozsądek wojewody, zakłada działania w najbliższych miesiącach.
W tej chwili Dekada projektuje sam obiekt, przygotowujemy projekt budowlany i przygotowujemy się do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Planujemy, że do końca roku taki projekt budowlany będzie przygotowany i że na przełomie tego roku i przyszłego wystąpimy o takie pozwolenie na budowę. No, procedura pozwolenia na budowę to jest jakieś 2 miesiące, więc zakładam, że wczesną wiosną to pozwolenie na budowę będzie. Wyłonimy generalnego wykonawcę i sądzę, że no, w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy starali się, żeby jeszcze wiosną przyszłego roku ta budowa ruszyła. Cykl inwestycyjny to jest w okolicach 1,5 roku. Także jeżeli ta budowa ruszy zgodnie z planem w połowie przyszłego roku, także na rok, powiedzmy, przełom 19 i 20 roku galeria powinna być oddana. Obiekt będzie zgodnie z zapowiedziami zlokalizowany na obydwu działkach, czyli w tym obrębie od ulicy Bema do ulicy Wolności i między Kolejową a Piastowską. Cały ten obszar będzie zabudowany. Nad tą byłym fragmentem ulicy Drzemały będzie zgodnie z planem taki przeszklone atrium, taki przeszklony łącznik, przez który będzie można przechodzić całą dobę. To będzie takie miejsce, gdzie będzie można chodzić, a jednocześnie tam będą sklepy, kawiarnie. Tam między innymi będzie zlokalizowany na lodziarnia Grycana. W obiekcie będzie w okolicach 80 sklepów i będzie 4-salowe kino. Także w tej chwili mamy taki poziom, że blisko połowa obiektu jest już wynajęta. Też myślę, że do końca roku ujawnimy nazwy tych sklepów, które tam będą, no ale wiadomo, że to będzie nieduży sklep spożywczy, że będzie sporo sklepów z odzieżą, będą sklepy z butami, ze sprzętem RTV AGD. No i najważniejsze, potwierdzamy, że będzie 4-salowe kino. Na drugiej kondygnacji obiektu będą kawiarnie, będą restauracje. Także no, obiekt będzie naprawdę bardzo dobry. Te kilkadziesiąt sklepów gwarantuje to, że tam muszą pracować ludzie. Także to będzie duża sprawa dla Nysy, dlatego że za jakiś rok, 1,5 roku będzie duże poszukiwanie pracowników do sklepów, a więc i na pozycje sprzedawców, i na pozycje kierowników sklepów, również na pozycje związane z zarządzaniem obiektem, czyli takie funkcje jak konserwacja obiektu, jak ochrona obiektu, jak sprzątanie, więc dużo takich funkcji, które po prostu, na których wiele osób, które dzisiaj nie ma pracy w Nysie bądź wyjeżdża za tą pracą gdzieś poza Nysę, na pewno znajdzie w naszym obiekcie. W kuluarach mówi się, że cała sprawa jest konsekwencją konfliktu politycznego na linii poseł Czochara-Kordian-Kolbiarz. Katarzyna Czochara, która walczy o większe wpływy w regionie, ma blokować działalność burmistrza Nysy, by osłabić go w wyborach samorządowych i wykorzystuje do tego celu wojewodę, który stoi niżej w strukturach opolskiego Prawa i Sprawiedliwości. I drodzy Państwo, tego nie odstąpię. Dopóki nie będzie każdy dokument planistyczny, inwestycyjny przygotowany pod względem prawnym, według moich służb prawnych i merytorycznych nadzorów nie będzie przygotowany bezbłędnie, ja zawsze, niezależnie czy jesteśmy w Nysie, czy będziemy w Prudniku, czy będziemy w Strzelcach, czy będziemy w Brzegu, o miejscach, o których rozmawiali, zawsze podpiszę się po tym, aby ten akt prawa miejscowego uchylić. Stronnicy poseł Czochary mówią, że to nieprawda i że jedynym celem wojewody jest przestrzeganie prawa i obrona lokalnych przedsiębiorców przed dużym kapitałem. Jest bardzo ważne, aby poczekać na wyrok sądu administracyjnego w tej sprawie. Jak wiadomo, Galeria Dekada ma w Nysie dość sporo przeciwników, a co w sytuacji, kiedy tutaj sprawa z sądem się wyjaśni? No, jestem w stanie prawie sobie rękę odciąć, że za te 5 miesięcy, jeśli sprawa by się wyjaśniła, to jakaś kolejna okoliczność za 5 miesięcy by się pojawiła. A to znowu jakieś zaskarżenie, a to znowu jakieś inne uwagi. Na razie rozmawiamy o tym, że na chwilę obecną toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym i na ten temat chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać i to jest główny powód, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ma takie, a nie inne stanowisko. Tak było w styczniu bieżącego roku. Sprawa w sądzie się wyjaśniła na korzyść Dekady i jak spodziewał się dziennikarz portalu I Love Nysa, pojawiły się kolejne przeszkody. Nie czekaj, aż zima zaskoczy drogowców. Zmień opony w Euromaster Dytko. Zostaw swoje opony w hotelu Euromaster i ciesz się spokojem przez cały sezon. Pamiętaj, sprawdź stan techniczny swojego auta. Nysa, telefon 40 90 290.